Tylko prośbę, byście mogli Państwo telefony powyciszać, to będzie przyjemnie, bo jak będzie cicho, będzie burczeć, to będzie słabo. I za chwilę wchodzimy już na żywo zupełnie. Dobry wieczór. Witamy ze studia Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Witamy na finale naszego konkursu, właściwie naszej muzycznej przygody, która zwie się Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok, której to przygody organizatorem jest oczywiście Polskie Radio Białystok, partnerem województwo podlaskie. Dziś witamy w duecie. Andrzej Bajkus, dobry wieczór muzycznie. Marcin Kozłowski, dobry wieczór raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Brawa zachowajcie dla tych wszystkich, którzy pojawią się za chwilę tutaj na scenie. Niezmiernie nam miło, że możemy spotkać się na tym koncercie, który jest koncertem szczególnym, koncertem wyjątkowym z wielu względów. Po pierwsze, nigdy tylu wykonawców nie pojawiło się na tej scenie jednocześnie podczas jednego wieczoru. Sporo będzie zamieszania, jak się pewnie przekonacie. Ja miejmy nadzieję, że tego pozytywnego zamieszania bijemy dziś rekordy. Dlatego nie tylko można nas dziś na żywo słuchać z anteny Polskiego Radia Białystok przez internet, ale można nas zupełnie zawodowo oglądać podczas transmisji na kanale YouTube Polskiego Radia Białystok, na stronie niebieskimikrofon.pl, na stronie radiobiałystok.pl, a także na Facebooku oczywiście. Ten nasz koncert jest wyjątkowy z wielu względów. Tak naprawdę to nie koncert, a kilkanaście mini koncertów będzie. To jest pierwszy finał naszego konkursu, naszej muzycznej nagrody Niebieski Mikrofon. Bardzo dziękujemy za liczne zgłoszenia. Było ich około 50. Wybraliśmy 12 finalistów, ale od razu dodajmy informację, że jeden zespół Samocha, z przyczyn tak zwanych niezależnych od organizatora i też z przyczyn niezależnych od samego zespołu dzisiaj nie wystąpi. Ale oczywiście doceniamy wszystkich finalistów, doceniamy również wszystkich, którzy się do nas zgłosili. Będziemy się starali jak najbardziej promować, będziemy chwalić się tym, co mamy tutaj najlepszego, bo rzeczywiście bardzo dużo dobrych muzycznie rzeczy się dzieje. Moi drodzy, my z Andrzejem trochę jesteśmy na razie oczywiście wypełnieni energią, ale tak trochę jak takie butelki z napojem gazowanym jeszcze zakręceni, żeby wszystko działało jak należy. Myślę, że stopniowo, powoli będziemy ten gaz troszkę tak upuszczać. Wy nam w tym wszystkim pomożecie, a przede wszystkim pomogą nam nasi goście, którzy pojawią się tutaj na scenie. No bo plan jest taki na dzisiejszy wieczór, żebyśmy się przede wszystkim dobrze bawili. No i żebyście podziwiali to, co się tutaj na scenie wydarza. Wydarzy się naprawdę znakomicie. Wiem, bo widzieliśmy to, co działo się na próbach. Naprawdę wszystko brzmiało super zawodowo i mam nadzieję, że bez przeszkód dobrniemy do samego finału. No a finał to oczywiście nagrody. Wiadomo, że muzyka to nie jest sport, to nie są zawody i tu nie ma przegranych, wygranych. O gustach się nie dyskutuje, no ale jak jest konkurs, muszą być nagrody i takie nagrody są. Wiemy, że jedna nagroda publiczności już właściwie to zostało rozstrzygnięte, no ale jest dobra nowina, bo oprócz jeszcze jednej nagrody, którą przyznało radiowe jury, będzie nagroda specjalna. A nawet jeszcze jedna taka nieco mniejsza specjalna, czyli takie dwie specjalne. Dzięki marszałkowi województwa to nie będą tylko nagrody symboliczne, ale również materialne, ale o tym jeszcze zdążymy sobie powiedzieć. My tutaj będziemy zaczynać już grać muzykę, bo na początek wystąpi zespół Mgły. Marcin, ty jesteś gospodarzem audycji Metal Hammer Show, a znasz taki zespół Mgła? Tak jest, oczywiście. Nie mylimy, tutaj literka ma znaczenie, bo Mgła to rzeczywiście ciężkie black metalowe granie, ale tutaj akurat będzie zupełnie inna muzyka, bardzo oniryczna, bardzo nostalgiczna, bardzo melancholijna. My się trochę śmiejemy, że Mgły to taka muzyka meteorologiczna, bo są i odniesienia do Bałtyku, i do rzeki, i do jesieni. Zresztą za chwilę usłyszymy utwór pod tytułem Bałtyk. A mgły są, tak, tajemnicą, są melancholią, z jednej strony zawieszone nad ziemią, z drugiej czasem tuż pod niebem. Zespół powstał w 2014 roku z inicjatywy Ewy Wyżyńskiej, rodowitej białostoczanki i też Piotra Gruzińskiego. Tutaj potem się zespół skonsolidował, więc to jest taki białostocko-warszawski
warszawski zespół. Prosimy zaglądać na profil facebookowy zespołu, tam są klipy, tam jest muzyka. Moi drodzy, myśmy się trochę rozgadali na początku, ale to woli tego, aby wszystko dokładnie wyjaśnić. Mam nadzieję, że później będzie tutaj gadać trochę mniej, za to więcej będzie muzyki, ale skoro zespół mówi, to my szybciutko skład podamy, żebyście wiedzieli, kogo oklaskiwać. Ewa Wyszyńska zaśpiewa, Ada Wyszyńska również, Piotr Gudziński zagra na gitarze, Wojciech Sękio na instrumentach klawiszowych, Bartosza Mielczarka na basie dziś nie ma, dziś zastępuje go Adrian Szczotka, Rafał Olewnicki zagra na perkusji. Szanowni Państwo, to tak właśnie zaczynamy finał niebieskiego mikrofonu Polskiego Radia Białystok. Panie i Panowie, zespół Mgły. Zaczynamy. Ciebie jestem.
Szanowni Państwo, zespół Mgły. Bardzo dziękujemy. Ewa Muszyńska, Adam Muszyńska, Piotr Wyszyński, Wojciech Sęgo, Adrian Szczotka, Lechol Lewicki. To jest zespół Mgły. Przekazujemy Mgłom dowód uznania naszego i potwierdzenie, że byliście tutaj. Oczywiście tych dowodów będzie bardzo dużo, bo będą zdjęcia, będą filmy. Mamy też streaming live. Jak najbardziej. Bardzo Wam dziękujemy. I trzymamy kciuki. Mgły. Tak, Mgły. Jeżeli ktoś nie ogląda, to słucha, to ja na to wszystko powiem, bo on mi przekazał taki gustowny dyplomik.